Pani marszałek, Wysoka Izbo, pytanie do posła sprawozdawcy. Nawet biorąc pod uwagę, że część tych argumentów, tych słów, to bardzo stronniczo, jednostronnie cytował tutaj pan poseł Iwiński, jak można nie dostrzec z drugiej strony rzeczywistości tego, że bardzo wielu żołnierzy NSZ oddawało życie za Polskę w cały czas okupacji, w Powstaniu Warszawskim, po wojnie. Jak można nie dostrzec męczeństwa zamęczonego w Oświęcimiu Mosdorfa za ratowanie Żydów, Abakanowicza we Wronkach, Lecha Neymana, Stanisława Kasznicy, zamęczony w komunistycznych więzieniach, Tadeusza Łabęckiego, zakatowanego w śledztwie. Jak można nie dostrzec tej części rzeczywistości postulowania odebrania Niemcom ziem zachodnich i północnych, przyłączenia do Polski? Jak można odmówić patriotyzmu tym ludziom? Trzeba naprawdę złej woli i fałszowania historii. Jestem za tą uchwałą. Dziękuję bardzo.